widzowie, muszę być bardzo cicho, ponieważ na ścianie powstały kolejne nowe tabliczki. Ja nie wiem naprawdę, kiedy to się dzieje, no bo tak, leżę w wyrze, nie ma mnie po prostu i nagle to powstaje. Ja totalnie nie wiem, o co chodzi. Cześć, to oczywiście ja. Możecie mnie nie poznawać, nie tylko z wyglądu tutaj w Minecrafcie, bo to prawda, no oczywiście tutaj wiecie, co się stało. Też jak widzicie, tutaj w prawdziwym życiu jestem lekko czerwony, dlatego że miałem już trzeci zabieg na usuwanie blizn podrądzikowych i jest coraz lepiej, ale będzie ich sześć i po prostu co miesiąc mnie widzicie właśnie w takiej formie, zawsze na początku miesiąca. Zapamiętajcie, że zawsze będę lekko czerwony na początku miesiąca, bo zawsze to się co miesiąc robi. Ale dobra, to jest mniejsza, bo powstało coś nowego i zobaczcie, co tutaj się odwala. Ja sobie ściągnę na razie elytra, bo nigdzie chyba się nie wybieramy. Uwaga, witaj, zostałeś już sam na Palionowie. Fajnie. Każdy odszedł bądź został wyrzucony. Nie wiem, czy każdy, ale no skoro tak, to fajnie, nie? Dziś jednak możemy dokonać ciekawej transakcji. Udaj się do więzienia, będzie tam dla ciebie mały test. Jeżeli go zdasz, dowiesz się, o co mi chodzi. Powodzenia. Tak jak coś jest napisane. I teraz tak, ja nie byłem w więzieniu, kurde, 3-4 miesiące. Jak nie dłużej, chyba nawet dłużej, nie? Dawno tam nie byłem, bo nie miałem tam potrzeby być. I nie wiem do końca, co ma znaczyć ciekawa transakcja. W sensie to jest po prostu chyba jakieś, nie wiem, no coś będziemy... No transakcja to jest wymiana, tak? Czyli no ja coś daję i coś dostaję. Zazwyczaj to są pieniądze, nie? Że się płaci i się dostaje produkt. No tutaj nie wiem o co chodzi, ale dobra. Jeżeli go zdasz, bo musimy zdać jakiś test, to się dowiemy, o co konkretnie chodzi. Ja muszę uważać, żeby nie walnąć w mikrofon, bo mam taki krem na mordzie i będzie brudny mikrofon. Wy oczywiście zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał. Oczywiście wpadajcie po bryloki, już wam go pokazuję, bo tak, tutaj jak widzicie w Minecrafcie, no nie mam, no za dobrze nie wyglądam, ale za to zawsze możecie pamiętać, jak wygląda mój prawdziwy wygląd, mając właśnie takie breloki u siebie na kluczach, bądź też przypięte do plecaka, bo też takich agentów widziałem, też widziałem, że niektórzy do walizek przypinają, no oczywiście macie tutaj taki jeszcze, taki właśnie breloczek, więc sobie to możecie na spokojnie, gdzie chcecie przypiąć, więc to nie jest problem, na przykład możecie sobie to nawet przypiąć, kurde, do lodówki, jak macie taką ochotę, ale no, nie wiem, czy ktokolwiek chciałby mieć taką lodówkę. Dobra, w każdym razie, mamy noc, ja chyba nie będę z tym po prostu polenizował, po prostu zgodzimy się na to, ona już tak dobiega końca, więc w sumie nie ma żadnego problemu. Ale co jest naszym problemem? Musimy iść do więzienia, tam nie byłem bardzo długo, bardzo dużo czasu tam nie byłem naprawdę i nie miałem tam potrzeby się wybierać, ale skoro nas proszą, skoro Herobrine nas prosi, nie wiem, czy już mamy, czy duży, nie mam pojęcia, to po prostu tam pójdźmy. Tylko ja sobie polecę tam na elytrze, bo jak doskonale wiecie, do więzienia trzeba przejść tą górę, a jakoś nie mam ochoty wspinać się po prostu po tych, kurde, tutaj walonych drogach. No dalej, jak widzicie, skiny nienaprawione, dalej nienaprawione, ale po co ja miałem je naprawiać, skoro ja nawet sam nie wyglądam naprawiony, więc kurde, no to nie miało po prostu totalnie sensu. Dobra, wbijam do więzienia, nie wiem, w jakim celu tutaj mamy wbić, ale dobra, okej, coś tu mamy, zaraz spotka. Nie, to jest chyba wszystko tak, jak było, to tu chyba nie tędy droga, o, tu coś jest. Przyszedłeś, dobra robota, znajdź cele, w której kiedyś byłeś zamknięty. Ej, nie pasuje mi tutaj jedna rzecz, jestem ciekaw, czy zobaczycie, która, macie 3 sekundy. Dobra, powiem wam, zawsze Herobrine pisze na czerwonych tabliczkach, w sensie ma taką czerwoną, a tu jest normalna, więc nie wiem, czy to na pewno jest kierowane do mnie. Nie wiem, czy to może być zmyła, czy może do kogoś innego było, nie wiem, ale sprawdźmy, bo po prostu zawsze to, wiecie, to ja na razie tego nie niszczę, bo nie wiem, czy to jest do mnie, bo po prostu może ktoś inny tutaj też coś miał, że ktoś inny został już kiedyś wysłany i miał po prostu takie tabliczki, to może niekoniecznie było do mnie. No dobra, ja byłem zamknięty tam kiedyś, ale głównie to byłem zamykany tutaj. Pamiętam, że tutaj byłem zamknięty, kurde, jak coś mi się działo i tutaj też jest coś napisane. Ała, kurde! Dobra, czekajcie. Musimy to inaczej wymyśleć, zanim jakoś przejść. Chyba tak się da? Dobra, da się tak, dobra, nice. Dziś dowiesz się, jak otworzyć portal na jeden blok. Okej, to jest chyba do nas. Będziesz mógł się tam dostać, ale... Strzałka, loot. Okej, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, w jakim stopniu, w jaki sposób ma nam pomóc loot w uzyskaniu dojścia na jeden blok. Czy on ma nam pomóc, czy przeszkodzić, czy coś, jakaś wskazówka. To jest chyba jakaś, widzowie, wskazówka. Kurde, chciałem się... podrapać, no ale nie mogę nawet. Dobra, czekajcie. No będziesz mógł się tam dostać, ale... No to fajne ale, no to loot. Dobra, co mi się kojarzy z lodem? Yeti mi się kojarzy z lodem. Jego jaskinia mi się kojarzy z lodem i jetowice mi się kojarzą z lodem. Dobra, idziemy obczaić te wszystkie miejscówki. To jest chyba to, co musimy zrobić. Wydaje mi się, że to jest jakaś wskazówka. Drzajcie, ubiorę się, bo kurde, jak jeszcze raz tak walnę, to nie będzie mnie. Dobra, czekajcie. Lećmy najpierw na jetowice. Czy coś tutaj? Wesołych świąt, jakie fajne. Ale nie, tutaj jest zdecydowanie bardziej po prostu śnieg, aniżeli lód. Wydaje mi się, że chyba o to by nie chodziło. Czekajcie, bo tutaj jak mamy tyle śniegu,
To może być z tym problem, bo po prostu tutaj jest na tyle mało, w sensie jest kilka budynków lodowych, ale nie wiem, czy o to dokładnie chodzi, a przeszukanie tego wszystkiego naprawdę by zajęło długo i, znaczy możemy oczywiście to przeszukać, pewnie raczej będziemy musieli, ale raczej zrobię to po prostu jak wyłączę nagranie, bo to potrwa chyba kilka godzin, ale nie mam pojęcia, czy to na pewno dobry trop, no bo tak, zobaczmy to sobie z góry. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś by chciał nam coś powiedzieć, to byłoby to widać z góry. Tutaj tego chyba nie widać, nie wiem, może, że wy widzicie, to napiszcie w komentarzu, to zobaczymy, jak to szybko coś zobaczył. Ale oprócz wesołych świąt, ja tutaj nie widzę żadnych jakichś nowych rzeczy. To może ewentualnie jeszcze, ale dobra, no zniszczmy to, nie wiem, do czego to jest, ale... Okej, tutaj nic nie ma, dobra, ja nie wiem, po co ja to zniszczyłem, nie wiem, czy to jest komuś potrzebne, przepraszam. Ale dobra, mamy jeszcze jaskinię Yetiego, tą, w której mieszkał kiedyś, na początku. I może też o to chodzić, bo to jest raczej całe z lodu, z tego co pamiętam. Więc może ta wskazówka z tym lodem właśnie to oznacza? Po prostu chodźmy tam, po prostu tam chodźmy, nie zadawajmy głupich pytań, czekajcie. Wylądujmy, dobra, jest tutaj coś, a kurde, ła. Weź te 3 obsydianu, będą ci potrzebne do portalu. Okej. Okej, jest, czy ja mam więcej obsydianu, ale może to jest jakiś inny, nie wiem. Portal znajduje się w twoim domku, że co? Gdzie niby w moim domku? Dobra, ja to niszczę, bo to już definitywnie było do nas, okej. Czekajcie, kurde, bo muszę sobie coś ustawić w głowie. Dostaliśmy 3 obsydianu, fajnie, okej, mamy to, dobrze jest. Portal jest w naszym domku niby. Portal na jeden blok, cały czas pod nosem, tak? Z tego co ja rozumiem, że my cały czas go mieliśmy... Nie, dobra, chwila, lecę do domku od razu, bo to jest jakieś, nie wiem, dla mnie to jest żart. To na pewno tam nie może być, w sensie widziałbym to, no przecież tam mieszkam, no to gdzie by to mogło być? No kurde, może że w starym domku, to okej, to bym mógł tego nie zauważyć, ale w nowym? Nie ma raczej na to opcji, więc zobaczymy to, czekajcie, ja sobie wejdę tędy, dobra, okej. Rozpocznijmy w takim razie przeszukiwania domku, no bo co nam zostało? Tu nic nie ma, góra też nie widzę żadnego portalu, jest tu jakiś portal? No nie, a tutaj jest jakiś portal? No chyba też nie. A tu? A tu? Też nie. No nie ma nigdzie żadnego portalu. Nie wiem. Tu? Dobra, na strychu nie ma. To wiemy na pewno, że na strychu nie ma. Zobaczmy dalej. No Bausen. Czy tutaj jest jakiś portal? Dobra, nie widzę tutaj nic. Dobra, no po prostu basen. No nie wiem, może weźmy do mojej starych. A to jest jakaś dziura, ale to walić. Tutaj... No dużo dziur, tu coś napisane, bo aha, dobra, zniszczmy już to, bo ja to widzę, kurde, któryś raz. Czemu to jest tak wszystko w ogóle rozwalone? Nie wiem, w tym moim domku to jest tragedia, po prostu wyglądowo wygląda to obrzydliwie, ale dobra. Chodźmy jeszcze do podziemi, ale w podziemiach to co tam jest? Łóżko? No przecież byłem tam przed chwilą, kurde, dosłownie jak nagrywałem odcinek, no to ile minęło? 7 minut. Byłem tutaj przecież, no to co się to mogło zmienić? Chwila. Tutaj łóżeczka, dobra, wszystko git, żadnego portalu tam nie widzę, czekajcie jeszcze. No nie, nie ma nic, nie widzę nic, czekajcie u góry. No niby portal jest tu. Oj, kurde! Co ja zrobiłem? Ale zmarnowałem teraz ziemniaków, ale sorry, musiałem. Musiałem, bo inaczej by to źle wyglądało. Dobra, teraz już to wygląda dobrze, sorry. Ja po prostu źle klikłem. A tutaj też! Cie! Dobra! Ładujemy to do fulla. Dobra, no trudno, najwyżej nie będę miał jedzenia. Mam jeszcze 31 steków, to damy radę. Okej, portal, portal, portal. No to jest enchant. Tutaj raczej portalu nie ma. Mam co zenchantować? Nie mam. Jedynie złoty miecz. Dobra, tutaj może na dole. Bo tutaj często właśnie te tabliczki, ale nie, no nie ma nic. Tutaj jest pokój mojej siorki, pusty. Tutaj jest ten portal, znaczy nie portal, po prostu kolejka do Chef Cave'a. A tutaj też nic nie widzę. Dobra, co, o czym on kurde pisał, że to jest to? Może to nie było do mnie kierowane, nie wiem. Tutaj przecież nic dosłownie nie ma, no gdzie to niby coś by mogło... Ja tego nie widziałem. Ja nie wiem, czy to jest na pewno to. Ale ja tego nie widziałem. Czemu w ogóle jest taka dziwna muza? Słyszycie to też? Dobra, czekajcie. Witaj, Dave. Oto twój portal na jeden blok. Aby jeden się tam znaleźć, będziesz musiał mi coś dać. Fajnie. Palion nie chciał ci pomóc, więc ja to zrobię, ale nie za darmo. Chcę twojej duszy. Inaczej zostaniesz do końca życia tutaj sam, bo nikogo już tutaj nie będzie. Więcej dowiesz się jutro, tylko za pomocą duszy włączysz portal. Co? Ej, wy to... Żeby się zamienić? Albo inaczej, żeby wejść na jeden blok w ogóle. Będę musiał oddać swoją duszę? Ja tego nie rozumiem, nie? Ale co się wtedy stanie? Ja kurde teraz wyglądam... No tak, co się stanie jak ja tu rzecz totalnie zniknę chyba? Już w ogóle mnie nie będzie. Wtedy. Się nie... Dobra, uzupełnimy, boże, ten portal tutaj. Dobra, chyba tu. Raz, dwa, trzy, okej. Dobra, jest uzupełnione.
Wszystko jest, się zgadza. Ale no to chwila, no to wezmę flinta i to podpalę i będzie działać i se przejdę. Czekajcie, no kurde, co? Nie jesteśmy debilami, nie? Nie jesteśmy tacy głupi, dobra. Ej, ja nie wiem, nie będę tutował żadnej duszy, przecież wy słyszycie, jak to w ogóle brzmi? Że to brzmi jak tragedia jakaś. Czekajcie, czy ja to mam w ogóle jakieś... No bez jaj, no ktoś mnie okrada cały czas, ja tu miałem więcej itemów. Ktoś mi to zabiera bezczelnie, tu jeszcze mam dużo itemów, może tu jest zapalniczka, na pewno musi być. Na pewno jest gdzieś zapalniczka, no powiedz, że jest gdzieś zapalniczka. No nie gadaj się, ja nawet nie mam zapalniczki we własnym domu, dobra. Chwila, mamy Irona. Tego Irona wprawdzie trzeba będzie przepalić, żeby uzyskać zapalniczkę, ale... Ja naprawdę nawet nie mam... Dobra, dobra, no, no, dobra, okej. Jest to wieśniacki sposób uzyskania zapalniczki. No ale co mamy zrobić? No musimy po prostu ten portal rozpalić, żeby wiedzieć, czy... Że po prostu... Ja nie mam łopaty. No se chyba teraz żarty robicie. Przecież tak to mi to nigdy nie wypadnie. To w ogóle chyba nie wypada, jak się to wykopie tak, nie? Wypada tak żwir, czy nie? W sensie, wiecie, ten flint chyba nie wypada w ogóle totalnie, jak się kopie w ten sposób, kurde. No widzicie, że to albo ja mam niefarta, jak zwykle, albo po prostu totalnie nie wypada. Ja teraz w tym momencie tracę czas. Ty, nie wiem. Wydaje mi się, że... Jest, dobra, okej, mamy, dobra. Zniszczę już to, bo to brzydko wygląda, sorry. Chociaż dobra, nie ma czasu walić, to potem się to zniszczy. Dobra, nie ma czasu, trzeba to zrobić. Chwila. Teraz tak, piec. Mam czym przepalić, mam czym przepalić. Przepalamy, bierzemy tapkę i bierzemy flinta, bierzemy zapalniczkę. Okej, to jest świeżo zrobiona zapalara, więc na pewno działa, więc sprawdzimy, czy to, wiecie, zadziała po prostu. Dobra, niech to się tam dopali do końca, bo w sumie po co mi to drewno, a my robimy zapalniczkę, której nie miałem. Pyk, dobra, dzień dobry, witam. Idziemy odpalić portal. Mam nadzieję, że zadziała, że żadnej duszy tu nie będzie trzeba oddawać i dzięki temu będziemy mogli sobie w spokoju przejść i na jeden blok, tak? Bo to jest mój portal na jeden blok, więc tutaj wszystko bardzo łatwe. Lecimy, tak? Chwila, bo... Fajnie. Fajnie. Czyli jednak... Jedyny sposób, widzowie, żeby dostać się na jeden blok, to jest oddanie mojej duszy.